Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli Putinowi by się udał na ten napad na Ukrainę, no to dzisiaj komuniści chińscy byliby już na Tajwanie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Także codzienne filmiki, bardzo często zdemonetyzowane. No, obłęd lewactwa amerykańskiego, obłęd lewactwa światowego. Teraz Xi Jinping pogroził palcem Bidenowi i powiedział, że w sumie, żeby sobie nie myślał za dużo o pomaganiu Tajwanu. Dlaczego? No dlaczego? Dlatego, że czarownica z Kalifornii, Nancy Pelosi, w sumie to jest ciekawe, że Nancy Pelosi na emeryturę, bo ją wywalą na pysk, ona już ma, nie wiem, chyba 1500 lat, w polityce jest 1000 lat, no ale ona się wybiera na emeryturę na Florydę, na konserwatywną, republikańską Florydę, no ale jeszcze sobie zamierzała pojechać na Tajwan. Nie do Tajwanu, do Ukrainy, na Ukrainę, na Tajwan, no to chyba na Tajwan, na Ukrainę, nie do Tajwanu, nie do Ukrainy. No i Chińczycy się wściekają, komuniści się wściekają, no i teraz wychodzi na to, że Biden niby rozmawiał, Joe Biden rozmawiał przez 2 godziny z pierwszym sekretarzem partii komunistycznej Xi Jinpingiem, no chyba przez 1,5 godziny, no to Xi Jinping przypominał mu, ile jego syn dostał tych pieniędzy, ile Joe Biden dostał od syna, no bo Biden zawsze dostawał, on jest nazywany ten big man, czyli wielki facet, czyli szef, to on zawsze 10% dostawał, także cokolwiek Hunter, narkoman, babiarz wyrwał od Chińczyków czy od Ukraińczyków, no to Joe Biden zawsze dostawał. No i ten na pewno go opieprzał przez 90 minut, no mówią, że mieli rozmawiać w Białym Domu, no to mówią, że rozmawiali o tym, co się dzieje na Ukrainie, rozmawiali się o światowej ekonomii, no ale jak się słyszy sprawozdania z tego, co w Chinach mówili, no to jest kompletnie co innego. No w Ameryce jest cenzura, Chomski, jak on się tam nazywam, Haim chyba Chomski, no to on powiedział, że takiej cenzury w Ameryce, jak teraz jest, no to nigdy nie było za Sowietów, no to komunista Chomski, no to stary komunista, który w Ameryce wylądował, to teraz narzeka na Amerykę, że komunizm jest stalinowski bardziej niż za Stalina. No Chińczycy, no to mówią, że rozmowa była szczera, no i że będzie tam niby ta kooperacja i współpraca. Biały Dom mówi, że będzie, że komunikacja musi być, że nie można zniszczyć tego wspólnego współpracy gospodarczej, ekonomicznej, no i politycznej, no i że trzeba się dogadać tam, gdzie się można dogadać. No ale jednak z Tajwanem, no to Xi Jinping, no to powiedział, żeby Ameryka nie za bardzo nie ingerowała. Żeby te interesy swoje troszeczkę przycinała, no i żeby tych interesów komunistycznych Chin jednak nie zniszczyła, że to jest jednak niezależność, że to jest jedno państwo. No Chińczycy traktują Tajwan jako swoją republikę. W sumie to swoją nie republikę. Na paszportach Tajwańczycy mieli Republic of China przez długie lata, no bo oni jak to było, tak? No były lata 20, komunizm wszędzie się rozpoczynał, pierwsza wojna światowa w sumie się zaczęła w Mandżurii, jak Japończycy napadli w latach 30, nie 1 września 1939 roku. No i Chiang Kai-shek, no to ten przedwojenny rząd,
Oni zaczęli współpracować z komunistami, którzy byli popierani przez Stalina i Rosję, no to walczyli z Japończykami. No w 1945 roku Ameryka się zdenerwowała, powiedziała, że nie chce, żeby 500 tysięcy żołnierzy amerykańskich zginęło, no bo na Okinawie już wtedy walczyli. Także w sierpniu rzucili jedną bombę, Chińczycy się nie poddali, to za 4 dni rzucili na Nagasaki drugą bombę i się poddali. No, także Amerykanie bali się, że żołnierze na wyspach, jak z buta zaatakują, to będzie 500 000 stratnych, no ale też się obawiali Stalina, bo Stalin powiedział, że trzy miesiące po zdobyciu Berlina oni pójdą na Japonię, czyli był maj, 8-9, w zależności kto mówi, no to maj, czerwiec, lipiec, sierpień, no to właśnie, to już właśnie tak by wypadało. No i teraz od 1945 roku Chiang Kai-shek w zasadzie był niszczony przez komunistów, no i w 1948 w zasadzie wycofali się po 3 latach bitwy i walki, wycofali się na Tajwan, no i przez okres Mao Tse-tunga i to wszystko, no to Tajwańczycy zrobili dobrą ekonomię, no współpracowali z Ameryką, no ale to tak jak w Polsce. W Polsce też do 1948 roku rząd przedwojenny, obywatele przedwojenni walczyli, no ale komuniści nigdy nie odpuścili sobie tego terenu, tej wyspy jako nie ich. No i Xi Jinping powiedział, pogroził Bidenowi palcem, mówi, ci co się bawią ogniem, to zginą od ognia. Także, że miejcie oczy otwarte. No, jak można grozić prezydentowi z takiego kraju jak Stany Zjednoczone? No można. Nienormalni wybrali Bidena. No i teraz mamy prezydenta, jakiego mamy. Biały Dom nie wypowiedział się na temat tego ostrzeżenia i machania palcem, no ale tam część, no sporo ludzi wie, że Xi Jinping, no to już taką retorykę, takie pogaduszki, to już nie mówił pierwszy raz. No, Biden naobiecywał Xi Jinpingowi, że polityka w sumie ekonomiczna to jest wszystko w porządku, no ale że jednak musi Tajwan, Ameryka musi bronić. No i powiedział, że te ataki komunistów przeciwko Tajwanowi, no to nie są do zaakceptowania. No ale to takie bajki, no to w Chinach mówią o kompletnie co innego. W Chinach mówią, że praktycznie rzecz biorąc Ameryka sobie umyła ręce od Tajwanu. No ani strona amerykańska, ani strona chińska nie wspomniała o tej podróży Pelosi z imienia i nazwiska, ale troszeczkę niższej rangi politycy czy tam urzędnicy powiedzieli, że Ameryka nie może przekroczyć tej linii, że będą bardzo poważne konsekwencje, jeżeli ona by poleciała. No na pewno tam jej nie zestrzelą, no, ale mogą być jakieś reakcje. No i chyba dojdzie do tego, że Nancy, czarownica Pelosi, chyba tam nie poleci. No zobaczymy, czy jest na tyle odważna. No i nie ma w sumie, nie ma komuniści nie mają powodu, żeby komuniści amerykańscy nie mają powodu, żeby walczyli z komunistami chińskimi. Nie wiadomo, dlaczego oni to robią. No, politycznie, przepraszam, to i tak nie dostaną poparcia. No od lat już cała ta sytuacja amerykańsko-chińska się pogarsza, no bo Chińczycy w sumie w latach 1970 Nixon, znaczy no republikanie amerykańscy myśleli, że demokracja, czyli usunięcie jednopartyjnego systemu komunistycznego z Chin, no to będzie wtedy dobre, kiedy oni ekonomicznie staną na nogi, no i zaczęli pompować tą forsę, a wszystko co było, no to komuniści po prostu brali te pieniądze, jeszcze bardziej usztywniali ten system jednopartyjny.
No i teraz Beijing w zasadzie, no to jeżeli zareaguje siłowo, no to nie wiadomo dlaczego Biden, co on i Pelosi zamierza uzyskać od tego. No to może być jakaś spirala napięć, to będą jakieś na pewno ruchy na obydwie strony. No i to by pokazało, że Ameryka stara się zacisnąć więzy. W Ameryce teraz zrobili ustawa taka, no kilkaset miliardów dolarów, że będzie w zasadzie i inwestycja w półprzewodniki, w elektronikę, w tego rodzaju rzeczy. No ale to wszystko przyjdzie z podatków korporacyjnych i obywateli. No ale o co chodzi? No teraz Tajwan jest bardzo dużą gratką dla Chińczyków. Jak oni by opanowali, to 80% tych bardziej skomplikowanych układów scalonych, pamięci komputerowych wszystkich procesorów, no to jest chyba 70-80% jest budowane na Tajwanie. Amerykanie starają się to ściągnąć z powrotem do Ameryki. Także część przypuszczalnie też jest rozmów to, że Tajwańczycy będą się ewakuowali. No, to są połączenia. Ameryka dawała tam dużo inwestycji. Teraz Tajwańczycy zaczynają otwierać swoje fabryki. No ale to wszystko chodzi o te pieniądze. No to Ameryka ma jakieś no plany na przyszłość. Trzeba pamiętać, że Xi Jinping, no to już jest jego trzecia kadencja jako pierwszy sekretarz komunistycznej partii Chin. Także trzecia kadencja, no to z reguły to były dwie kadencje. On teraz sobie poustawiał, że w zasadzie jest na poziomie Mao czy tam Stalina. Przedłużyli mu tą ilość kadencji tam naokoło siebie. No to wsadza kolesi, zaczyna trzymać cały kraj, można powiedzieć, silną ręką. Także on nie chce pokazać, że jest dosyć słaby względem Tajwanu. No, na Tajwanie też jest jednak sporo ludzi, drugie, trzecie pokolenie, które tam ma jakieś korzenie te chińskie, te połączenie finansowe też jest duże. Na Tajwanie w sumie to 2 czy 3 lata temu, no to prawie wygrała partia, czy wygrał prezydent, który był właśnie prokomunistyczny, prochiński. To jest bardzo poważny moment w tej chińskiej polityce i w polityce Tajwanu. Tam w samych Chinach, no to jego popularność Xi Jinpinga by chyba spadła, jeżeli on by nie reagował do tego, co się dzieje z Tajwanem. Oni zamierzają napaść, zamierzają przejąć tą wyspę. Planowali dokładnie tak jak Rusy, jeżeli Ukraina, jeżeli Zeleński by wyjechał, to wystarczająco dużo kolaborantów by się stało, znalazło i by przyjęli władzę, i to samo Xi Jinping kombinuje, żeby to się stało na Tajwanie. No wojsko jest przyszykowane na to. Wojsko chińskie, no to 40% żołnierzy to ma wyższe studia. Tam teoretycznie jest przymusowy pobór, no ale w zasadzie to są ochotnicy, no bo jest wystarczająco dużo ochotników. No w razie mobilizacji, no to chyba też by musieli pójść. No ale wojsko to jest duża, duża sprawa, to jest duża część budżetu chińskiego. Zobaczymy, czy będą jakieś prowokacje myśliwców chińskich, zobaczymy, czy będą jakieś prowokacje z tym samolotem, w którym leci Nancy Pelosi. No to byłby niezły międzynarodowy jakiś mogłoby spowodować
spowodować międzynarodowy konflikt, no ale i duży oddźwięk. No ostrzegają, żeby Pelosi tam nie leciała. No jeżeli jakieś pomyłki nastąpią, no to wtedy może być to kosztowne. Szczególnie, że Północna Korea też zaczyna odszykiwać się. Będą wybory w listopadzie, także jeżeli Chińczycy chcą zrobić jakiś ruch, no to przypuszczalnie muszą to zrobić przed listopadem, bo po listopadzie to jednak kongres przejdzie w ręce konserwatystów, no i wtedy politycy by reagowali bardziej jakoś ostro. Teraz Chińczycy mają Bidena, trzymają go za jaja, w zasadzie za Huntera, za te wszystkie sprawy, które tam się działy. No i jeżeli by napadli przed listopadem, no po listopadzie później, ja nie wiem, po miesiącu czy po dwóch, czy nowy kongres by był chętny do tego, żeby coś robić, tak? Tak samo jak się stało z Ukrainą. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które bardzo często są zdemoralizowane, zdemonetyzowane. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych, co można powiedzieć. Teraz za parę miesięcy w listopadzie, drugi wtorek listopada jest w naszych rękach przyszłość Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mieszkacie w innych krajach, no to też głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. Sprzedał Amerykę Chinom. Teraz ciągle sprzedaje Amerykę Chinom. Komuniści po prostu, no plan zniszczenia Ameryki od kilkudziesięciu lat jakoś doszedł do skutku, no ale normalni muszą to wszystko odkręcić. Zdrowia dla normalnych.